Skąd wiemy, że murzyni śmierdzą? Biała kobieta zawsze i każda będzie zainteresowana czarnym mężczyzną. Tak nam wmawia popkultura. Ja tego nie chcę. Jak to? Bo za drogie. Zobacz, good price, my friend, zobacz. I tak śmierdziało. Tak śmierdziało niemożliwie. Czarny o tym wie, że biały nie może czekać. Musi chodzić albo coś robić, albo przeglądać telefon. Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. Stereotypy. To jest taki schemat poznawczy. Stosujemy go, żeby uporządkować tą nadmierną ilość informacji. Te skłębione myśli, prostujemy je i upraszczamy i z tego wychodzi nam stereotyp i wszyscy to stosują. I czarni też to stosują. I biali, bogaci, biedni, mądrzy, bezmyślni, wszyscy posługują się stereotypami, dlatego że tak jest nam prościej. Im więcej informacji dostaniemy ze świata, tym nam trudniej się w tym połapać. Czy ludzie, którzy mówią, że murzyni śmierdzą, myślą tak naprawdę? Przecież nie widzieli często w życiu murzyna, nie byli w Afryce. Mówią, wali jak z murzyńskiej chaty, ale w tej chacie nie byli. Mają również stereotypy o nas i one są bardzo mocno, tak samo mocno zakorzenione jak nasze. Tak, czarny człowiek widzi białego przez parę stereotypów. Żadnego czarnoskórego, nigdy nie byli w Afryce i po prostu gadają, bo myślą, że to jest utarty związek frazeologiczny. Ale okej, skąd się wziął ten związek frazeologiczny? Czemu ci ludzie tak mówią? Przecież to nieprawda. Nasze białe, nazwijmy to, stereotypy, one mają szansę się prostować, dlatego że my mamy możliwości wyjeżdżać, możemy podróżować, możemy do nich pojechać, odwiedzić czarny ląd, odwiedzić świat i zobaczyć, czy na pewno te nasze uproszczone sposoby ogarniania świata są właściwe. Czarni nie mają takiej możliwości. Ich podróż na biały ląd czy do Ameryki to podróż nadal w jedną stronę. Czy murzyni są leniwi? Też tak się często mówi. Bardzo bym chciał zobaczyć tych wszystkich pracusiów w temperaturze plus 50 stopni. Podzielmy sobie te stereotypy, jakie czarni mają o nas, białych, na trafne i nietrafne. Najbardziej zakorzeniony stereotyp, który bardzo lubię, to jest myślenie czarnych ludzi o nas, że mamy bezgraniczną ilość pieniędzy, że nie musimy się w ogóle o nie troszczyć i po powrocie z Afryki tutaj po prostu wchodzimy na drzewo, zrywamy to jak śliwki albo jak zbieramy to jak grzyby. Po prostu je mamy, tylko trzeba się schylić. Nie troszczymy się. Wiedzą, że mamy biznesy. No i myślą wtedy, że po prostu ten ktoś chce mieć po prostu więcej pieniędzy i dlatego zajął się biznesem i jest tak zajęty. Ale gdyby chciał, to może zrezygnować z biznesu i też będzie miał pieniądze, bo pieniądze w Europie po prostu są. Traktujemy wyższościowo murzynów. Dlaczego? Dlatego, że tak nam wmawia popkultura. Przecież oglądamy angielskie, amerykańskie filmy, gdzie czarnoskórzy są najczęściej służbą. To wynika z lat kolonializmu i dzisiaj bardzo często Anglicy i Amerykanie się tego wstydzą, przynajmniej jeżeli mają chociaż trochę krztę honoru. Jeżeli ktoś mówi, że w Afryce jest brudno, to znaczy, że nigdy w życiu nie był w Anglii. Tutaj po prostu jest masakra. A
Pamiętam, jak pierwszy raz byłem w Afryce, czarnej, prawdziwej, czarnej Afryce. Jeździłem z Masajami, takimi małymi busikami dalla dalla, wypełnionymi do imentu ludźmi i nigdy tam nie śmierdziało. Masajowie, którzy wychodzą prosto z pola, pachną mlekiem i kardamonem. Mają swoje własne perfumy. Naprawdę nie śmierdzą. I pamiętam, jak wróciłem do Warszawy, pojechałem SKM-ką z Okęcia do centrum miasta. Przesiadłem się pod hotelem Marriott do tramwaju. I tak śmierdziało. Tak śmierdziało niemożliwie, jak przez miesiąc w Afryce w ogóle nie zbliżyłem się do tego smrodu. Drugi stereotyp, który też bardzo lubię, to jest przeświadczenie, że u nas jest zimno. Wyobrażenie jest następujące. Chodzimy od domu do domu, przemykając się, nie wychodząc na dwór, bo jest zimno. I po prostu czekamy, aż pojedziemy do Afryki, bo tylko tam możemy normalnie chodzić na zewnątrz i zażywać świeżego powietrza. W Europie to niemożliwe, bo zamarzniemy. Uważamy, że Murzyni są głupi. Dlaczego? Dlatego, że mają trudniejszy dostęp do edukacji? Może dlatego. My mamy dużo łatwiej, natomiast jeżeli byśmy startowali z podobnego poziomu, to prawdopodobnie osiągnęlibyśmy te same wyniki. Nie ma żadnych dowodów medycznych na to, że Afrykańczycy są od nas głupsi. Po prostu nie ma. Jeżeli rzeczywiście wiedzą mniej, to często dlatego, że właśnie nie mieli okazji się dowiedzieć. Pracować jak biały murzyn, czyli pracować ciężko, bez wynagrodzenia. Znowu, nie jest to deprecjonujące dla czarnoskórych. Po prostu uważamy, że murzyni pracują za grosze. Są wyzyskiwani. I jeżeli ktoś nas wyzyskuje, to z irytacją mówimy, że traktuje nas jak murzyna. Trzeci nietrafny stereotyp, zupełnie nietrafny, jest taki, że czarny człowiek myśli, że białemu można sprzedać wszystko. I on wszystko kupi. To, że nie chce kupować i stawia opór, to A, albo to jest za drogie, B, za mało to reklamujemy. Wszyscy, którzy byli w Afryce i byli gdzieś przy straganach z pamiątkami, kojarzą ten motyw i ten napór. To jest ta reklama, no bo jak nie cena, to reklama. Ja tego nie chcę. Jak to? Bo za drogie. Zobacz, good price, my friend, zobacz. Dam ci to bardzo tanio. I on jest naprawdę przekonany, że to tylko kwestia ceny i że my to weźmiemy. Wydaje mi się, że zwłaszcza dzisiaj, nie powinniśmy mieć żadnego wyższościowego spojrzenia na Afrykę. Popatrzmy, co się dzieje wokół nas. To nie jest... No dobra. Następny stereotyp, który jest trafny, mówi jednoznacznie o tym, że biały człowiek nie może czekać. Nie może. No, czarny o tym wie, że biały nie może czekać. Musi chodzić albo coś robić, albo przeglądać telefon, bo jakby tak stanął i czekał, to by mu się mogło coś od tego naprawdę złego stać. Albo jemu, albo komuś, kto stoi obok. Więc czarny wie, że biały nie czeka. I
I oni to wiedzą i oni się czują z tym bardzo niekomfortowo, jak widzą, że biały na chwilę czeka. To jest chyba naturalny, niestety, ludzki odruch. I nie wiązałbym tego bezpośrednio nawet z nienawiścią do Afrykańczyków, bo czegoś takiego w Polsce nie widzę. Boimy się ich, bo ich nie znamy. Staramy się związkami frazeologicznymi ich deprecjonować, dlatego że kogoś trzeba. No przecież nie powiemy brudny jak Anglik, czy brudno jak w Anglii, chociaż mamy do tego jak najbardziej powody. I kolejny stereotyp to jest stereotyp, którego nie jestem pewien, czy on jest trafny, czy nie, dlatego że nie jestem kobietą. Mogę tylko przyglądać się temu latami, co odbywa się w sferze damsko-męskiej na czarnym kontynencie. I wydaje mi się, że silny stereotyp, który mówi o tym, że biała kobieta zawsze i każda będzie zainteresowana czarnym mężczyzną, jest bardzo silnie zakorzeniony w umysłach czarnych mężczyzn i oni są w tym wypadku bardzo pewni siebie. Myślę, że możemy się nad tym długo zastanawiać, a prawda jest taka, że po prostu ludzie tak mówią, bo nie wiedzą, że to jest złe. Czarny człowiek jest przekonany, że biały nie chodzi, biały jeździ. Może podejść, bo ma na tyle siły w nogach, ale to są bardzo krótkie dystanse. Biały jeździ samochodem. Zróbcie taki eksperyment i powiedzcie kiedyś czarnemu człowiekowi, że skończyła wam się kasa.